Dzień dobry Państwu. Władimir Putin po swojej niedawnej inauguracji poleciał do Chin i będziemy o tym dzisiaj także szerzej rozmawiać. To jest kontynuacja tradycji jeszcze z czasów jarzma mongolsko-tatarskiego, wtedy książęta moskiewscy jeździli do Hana po tak tzw. jarlyk, czyli zgodę na sprawowanie rządów. Od władcy ordy. W tej chwili sytuacja wygląda podobnie, a w tym czasie Ukraińcy postanowili zorganizować pokazy pirotechniczne, żeby tam w Pekinie Putin musiał się przed chińskimi kolegami wstydzić za to, że jego obrona przeciwlotnicza nie działa. Zacznijmy sobie od wydarzeń w Tułapse nad Morzem Czarnym, tutaj rafineria ropy naftowej została porażona przynajmniej dwoma. Skutecznymi atakami dronów. Skąd wiemy, że były przynajmniej dwa? Rosyjska Astra opublikowała wideo, na którym widać, jak jeden z takich dronów leci w kierunku rafinerii. Zaraz zobaczymy, jak w nią uderza. Natomiast widzimy, że w tym momencie rafineria się już pali. Nie widzimy dokładnie, gdzie ten drugi dron uderzył, na pewno w pobliże pierwszego miejsca trafienia. Co podpowiada nam, że znowu tutaj cel został wybrany nieprzypadkowo. Mamy także z dzisiejszej nocy materiały wizualne i potwierdzenia w formie tekstowej, medialne potwierdzenia, one jeszcze nie są ani oficjalne, ani udowodnione, ale widzimy, że coś wybucha, i czytamy, że w Sewastopolu. Co dokładnie tam zostało trafione, jeszcze nie wiemy. Natomiast, proszę Państwa, wiemy, że przynajmniej jeden obiekt, magazyn paliw, został porażony w Noworosyjsku. Widzimy to na wideo. Tutaj faktycznie się takie zbiorniki z paliwem palą. Natomiast mamy więcej materiałów i mamy doniesienia od miejscowych, że wybuchało w porcie, noworosyjsku, w, porcie w Noworosyjsku kilkanaście razy. Piszą o 35 eksplozjach, o ponad 30 eksplozjach. Z tego co wiemy, atak został przeprowadzony zarówno przy użyciu dronów nawodnych, jak i dronów latających. To jest dość ciekawy, ciekawy sposób ataku. Te drony musiały zostać wysłane w bardzo różnym momencie, żeby opłynąć Krym dookoła. Drony nawodne prawdopodobnie musiały płynąć o wiele dłużej niż leciały drony powietrzne. Do tego celu jednak atak został skoordynowany w taki sposób, że mamy potwierdzone zniszczenia przynajmniej jednego ważnego obiektu. Tutaj jest on geolokalizowany, co pozwala nam znaleźć ten magazyn paliw na mapie to jest dokładnie to miejsce, bardzo blisko samego portu. Przy czym tutaj ważna informacja, proszę Państwa, port w Noworosyjsku jest zarówno ważnym w tej chwili portem wojennym. Ważnym dlatego, że po licznych atakach na Sewastopol duża część floty czarnomorskiej wycofała się właśnie do Noworosyjska, jednak jednocześnie jest to port bardzo ważny dla eksportu ropy naftowej. Można by nawet powiedzieć, że jest to jeden z dwóch najważniejszych regionów morskich dla eksportu ropy naftowej. Rosjanie wysyłają ją przede wszystkim z portów bałtyckich i z terminali czarnomorskich. Noworosyjski jest jednym z takich miejsc i kanał telegramowy Wczeka OGPU rosyjski pisze tak. Miejscowi donoszą, że drony atakowały noworosyjski terminal mazutowy i terminal firmy Transneft. Jeśli wcześniej port był częściowo pozbawiony energii elektrycznej, to w tej chwili mamy pełny blackout. Faktycznie były po drodze doniesienia o tym, że zablokowano główną arterię komunikacyjną drogową tego miasta. Tutaj możemy ją zobaczyć na żółto. Jest ona oznaczona jako trasa M4. Przebiega w bezpośredniej bliskości i samego portu, i magazynów paliw, które zostały podpalone. Były informacje o tym, że nie jeździ transport publiczny, że odwołano zajęcia w szkołach. Generalnie miasto zostało bardzo mocno dotknięte tym atakiem. Można powiedzieć, że nie został on przegapiony przez mieszkańców. Powtórzę, ponad 30 eksplozji. Czy wszystkie z nich były eksplozjami, które do celu dotarły? Tego nie wiemy. Oczywiście strona rosyjska twierdzi, że wszystkie środki napadu powietrznego zostały zestrzelone i w ogóle, jeśli cokolwiek się stało, to w wyniku upadku odłamków dronów. Oni zawsze tak twierdzą, ale wygląda na to, że atak był przynajmniej częściowo skuteczny. Teraz cofnijmy się w czasie. Mamy ataki na lotnisko Belbek na terenie Półwyspu Krymskiego. I tutaj, proszę Państwa, mówię ataki, ponieważ po tym ataku, który omawialiśmy na poprzednim przeglądzie, był przynajmniej jeszcze jeden zmasowany atak na to konkretne lotnisko. I tutaj chciałoby się powiedzieć, że ktoś. W tej historii zawalił sprawę. Albo Ukraińcy atakując lotnisko drugi raz w rzędu, kiedy Rosjanie już wszystkie ważne elementy wyposażenia z tego lotniska zabrali, albo Rosjanie, jeśli tego sprzętu nie zabrali. Mamy potwierdzenia, że faktycznie są na tym lotnisku straty. Które dokładnie powstały, w którym momencie tego Państwu nie powiem. Natomiast zobaczcie sobie tą fotografię. Tu mamy cysterny z paliwem lotniczym dla samolotów, prawdopodobnie też dla śmigłowców. Tutaj źródło, no, to nie jest pierwotne źródło, no, po prostu. Kanał Twitterowy pisze nam, że to było 18 zbiorników po 25 tysięcy litrów paliwa, każdy prawdopodobnie, co wydaje się tutaj sensowne, w tym budynku znajdowały się prawdopodobnie różnego rodzaju pompy, które pozwalały to wszystko mm, przeładowywać, tankować samoloty. Po ataku to miejsce wygląda w ten sposób: spaliła się cała ta instalacja łącznie z budynkiem. To oczywiście nie jest tak drogie jak samoloty, natomiast bardzo utrudni operowanie z tego konkretnego lotniska, ponieważ będzie trzeba wozić to paliwo osobno cysternami, co zajmie więcej czasu i bardzo utrudni Rosjanom życie. Ale na tym się nie kończy. Tutaj mamy kolejną fotografię od firmy Maxar, która zajmuje się fotografiami lotniczymi. Tu widać zniszczony samolot. Tu widać jeszcze jeden. Jak pojedziemy w dół. w dół, to tu widać kolejny. Tutaj widać prawdopodobnie osmalony, namalowany na asfalcie czy betonie. Samolot Rosjanie tak czasem robią. Ile tutaj spaliło się i czego? No, widzimy przynajmniej dwa samoloty na tym zdjęciu. Tu jeden, tu drugi. Mamy także taką fotografię, czy ten samolot został uszkodzony, nie wiemy. Nie widać na zdjęciach satelitarnych wszystkiego zdecydowanie. Tutaj była taka ładna fotografia, tutaj zobaczcie sobie. Tak wygląda pas startowy tego lotniska bądź parking dla samolotów, tutaj nie mam pewności co to są zapłyty i w którym miejscu, ale widzimy, zresztą ja tutaj zasłaniam brzydko, najbardziej wyraźny ślad po eksplozji subamunicji amunicji od pocisków z Hajmarsa. Oczywiście pocisków AtakMS, mówimy tutaj o lotnisku, które znajduje się zbyt daleko, żeby dolatywały tutaj nawet rakiety Ataka MS o zasięgu 165 km. To musiały być już te poważniejsze o zasięgu 300 km i takie ataki Ukraińcy przeprowadzili dwa na to miejsce, co po raz kolejny udowadnia, że ataka MS-ów Ukraińcom nie brakuje. Jeszcze tutaj zobaczmy, tutaj ślady pierwszego ataku widzimy zniszczone elementy systemu S400. Tutaj prawdopodobnie no to nie wygląda jak wyrzutnia, to może być stacja radarowa, kto wie dokładnie. Tak czy inaczej, mieliśmy przynajmniej dwa ataki na to lotnisko: ataki na Sewastopol, ataki na Noworosyjsk, ataki na Tuapse. Przypomnę, że wcześniej, wielokrotnie, w ostatnich tygodniach pojawiały się ataki, informacje o atakach na stacje radarowe, tak jak ta stacjonarna baza radarowa na górze Aipetri, ale nie tylko ta. Były różne informacje, które prawdopodobnie umożliwiły ataki. Zmasowane właśnie na przykład na port w Noworosyjsku, ponieważ gdyby te drony leciały nad Morzem Azowskim w sytuacji, gdy Rosjanie mogą je wykrywać radarami z Półwyspu Krymskiego i atakować samolotami chociażby z bazy lotniczej Belbek, taki atak na Noworosyjsk prawdopodobnie byłby trudniejszy. Zresztą zauważcie, że drony lecące na Noworosyjsk. I drony lecące na Tuapse miały bardzo podobną trasę. Bardzo możliwe, że także ten atak był powiązany, żeby było łatwiej przeciążyć rosyjską obronę przeciwlotniczą, która, tak jak Państwu pokazuję, poniosła ostatnio bardzo poważne straty. Oczywiście chciałoby się, żeby tego rodzaju ataki były prowadzone także na przykład w okręgu bielgarockim, tak kompleksowe, tak... Byśmy powiedzieli, dobrze zorganizowane. Ostatnio, podczas swojej wizyty w Kijowie, Antony Blinken mówił o tym, że nie mają nic przeciwko temu, żeby Ukraińcy atakowali Rosję uzbrojeniem amerykańskim, i to wydaje się informacją bardzo ważną i zmieniającą sytuację. Natomiast tego typu wypowiedzi amerykańska administracja przekazywała publice już wcześniej i nic do tej pory z tego nie wyniknęło. Oni tak jak i wcześniej mówili, że odradzają, nie zachęcają, ale ostatecznie nie zabraniają. I pozwalają Ukrainie samej decydować, co ma zrobić. Może to przypominać sytuację w starym małżeństwie, to znaczy pozwalam ci lub co chcesz, ale jednak wiedz, że ja się obrażę, jeśli tak zrobisz. Ostatnio przy okazji warto powiedzieć, wyszły na jaw rozmowy, czy przynajmniej informacje o rozmowach niemiecko-ukraińskich. Po zasadce powietrznej, w czasie której Ukraińcy zestrzelili samoloty i śmigłowce nad okręgiem bryjańskim w Federacji Rosyjskiej, tam pięć sztuk, pięć statków powietrznych zostało w jednym czasie zestrzelonych, jak się teraz dowiadujemy przy użyciu niemieckich patriotów, i to doprowadziło do poważnych napięć pomiędzy Niemcami i Ukrainą. Dalej kontynuujmy wątek ataków na lotnisko Belbek. Tutaj dosję szpiona, kanał rosyjski zdradzający wiele sekretów, twierdzi, że w czasie tego pierwszego ataku zostały zniszczone magazyny paliw na lotnisku, dwie wyrzutnie rakiet systemu S400, radar 92N6E. Uszkodzony miał zostać według nich MiG-31, a także. Trzy samoloty SU-27. Początkowo pisał o trzech samolotach MiG-27, później to zmienił. Piszą także, że byli zabici i ranni w wyniku tego ataku. Tutaj z kolei mamy. A jeszcze przepraszam, gdzieś tutaj to miałem, ale nie wiem, czy sobie nie zamknąłem tej karty. Grupa partyzancka A też. Także donosiła, że w wyniku tych ataków doszło do zniszczenia magazynu amunicji na lotnisku, głównego magazynu amunicji. Pisali oni o wielogodzinnych detonacjach wtórnych w miejscu, gdzie przechowywano m.in. rakiety dla samolotów. To jest bardzo istotna informacja. Taki sprzęt jest drogi, jeśli Ukraińcy wysadziliby w powietrze magazyn. Pocisków artyleryjskich byłaby to świetna wiadomość, a jeśli to jest magazyn rakiet i bomb do samolotów, jest to wiadomość świetna do kwadratu. Rosjanom będzie o wiele trudniej uzupełnić takie zapasy. Mamy także doniesienia o tym, że Ukraińcy zaatakowali zakłady Bazalt, fabrykę zbrojeniową w tule nie wiemy, jak poważne są zniszczenia. Przejdźmy sobie teraz do wydarzeń międzynarodowych. Pojawiają się w New York Times rozważania o tym, że państwa zachodnie są o krok bliżej od wysłania żołnierzy do Ukrainy na misje szkoleniowe. Tutaj jest wspomniane o tym, że faktycznie Ukraińcy będą potrzebowali w tej chwili szybko wyszkolić falę ludzi. Zaczyna się w Ukrainie nowa fala mobilizacji w tych dniach. Różnie mówią o 100 tysiącach, 150 tysiącach rekrutów, tak czy inaczej ktoś ich musi wyszkolić. Byłoby dobrze faktycznie, żeby szkolili ich ludzie, którzy nie będą zabierani w tym celu bezpośrednio z frontu, bo tam tych ludzi nie ma nadmiaru. Nazwijmy to wprost: decyzja o mobilizacji została podjęta z opóźnieniem, które trudno usprawiedliwić. Faktycznie widzimy, że w tej chwili w warunkach ostrych ataków rosyjskich na wielu różnych kierunkach ograniczona liczba żołnierzy musi sobie radzić z tym, co ma na froncie. I prawdopodobnie będą musieli sobie radzić całe lato, czyli cały sezon ofensywny, ponieważ trudno się spodziewać, żeby rekruci. Powołani do wojska w połowie maja, w czerwcu, na początku lipca, zostali wyszkoleni i mogli być wysłani na front i okazać się przydatni od razu i jeszcze w lecie. Tutaj dodajmy to jest nazwijmy to w ten sposób taki korporacyjny bełkot z mojej strony. Niemniej mówiło się w miejscach, gdzie pracowałem, że na starcie stażysta ma minusową produktywność. Zdarzało mi się zajmować stażystami w jednej z firm krótko, ale zdarzyło się i faktycznie mogę to potwierdzić, że początkowo taki stażysta zabiera czas pracownikowi. Po prostu trzeba poświęcić czas i stażyści jeszcze nic nie robią, a ty zamiast produkować, tam 100% rezultatu, to produkujesz 80%, bo masz stażystów, musisz im przekazać wiedzę. Z rekrutami na froncie podejrzewam jest podobnie, więc tutaj misja szkoleniowa NATO nie byłaby zła, choć oczywiście nie widzę konkretnego powodu, żeby to nie mogło się odbywać poza terenem Ukrainy. Tutaj pojawia się Taki cytat. Póki co Stany Zjednoczone mówią nie, natomiast generał Charles Q. Brown Jr., i tu po angielsku jego stanowisko, żebym nie pomylił się w tłumaczeniu, chairman of the Joint Chief of Staff, stwierdził, że we'll get there eventually over time, czyli prędzej czy później do tego. Punktu dotrzemy do wysłania żołnierzy. I tutaj, proszę Państwa, wydaje mi się, że mogę się wypowiadać na ten temat, ponieważ mnie nikt nie zmuszał, nikt o to nigdy nie poprosił, a 12 razy już miałem okazję pojechać tam, gdzie latają rakiety z czego cztery razy byłem tam, gdzie mogłyby przyle przylecieć nawet pociski artyleryjskie i momentami nawet pociski moździerzowe. Więc wydaje mi się, że mam pewnego rodzaju moralne prawo stwierdzić, że nie ma się czego bać. W tym sensie, że jeśli żołnierze NATO znaleźliby się w zachodniej Ukrainie i szkolili żołnierzy ukraińskich, myślę, że można stwierdzić, że choć oczywiście jest to ryzyko, bo nie ukrywajmy, jest. To nie jest to ryzyko, którym, którego powinniśmy się bać. Jednocześnie, proszę Państwa, rozumiem retorykę, by Putina nie straszyć, by on nie wysłał... Pocisków jądrowych i tak dalej, to jest zrozumiała obawa. Natomiast po pierwsze, te czerwone linie zostały już podeptane przez Ukrainę i przez NATO wystarczającą liczbę razy, żeby udowodnić, że Putin jest chórzem. Po drugie, jeśli chcemy się tego nie bać, trzeba te linie przesuwać właśnie w taki sposób, powoli i stopniowo. Najpierw żołnierze szkolą na zachodzie Ukrainy. Żołnierzy ukraińskich, potem żołnierze Navy Seals wydzierają Putina z rezydencji na Waldaju, kwiczącego jak świnie, i dostarczają go do Hagi. No to jest oczywiście scenariusz, w którym trzeba stwierdzić, że się dość mocno rozmarzyłem, to raczej nigdy się nie wydarzy, natomiast byłoby to absolutnie piękne, jeśli sytuacja tak by się rozwinęła. Przejdźmy dalej. Rosjanie z kolei nacjonalizują fabrykę amunicji, i tutaj dodajmy, nie tylko jest to część fali nacjonalizacji zakładów przemysłowych, która przetacza się przez Rosję z dużą siłą, to jest także konsekwencja kolapsu ciepłowniczego tej zimy. To jest ta fabryka, do której należała ciepłownia, kotłownia w zasadzie to nie było aż tak duże która w wyniku awarii której około 170 budynków w Podolsku zostało w środku zimy bez ogrzewania i Rosjanie ostatecznie te zakłady nacjonalizują. Dalej Dania zdecydowała się sformować nowy pakiet pomocy 750 milionów euro. Między innymi będzie to Będą to pieniądze na wyposażenie i uzbrojenie samolotów F-16, które mają w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach dotrzeć do Ukrainy. Tu Państwo o tym mówiłem, o Blinkenie i o tym, że jego wypowiedź ostatnia nie była zmianą retoryki ze strony Stanów Zjednoczonych. Możemy przejść do bulwersującej historii o premierze Słowacji. Ten funkcjonujący. Pełniący obowiązki polityk słowacki został postrzelony. Zaraz przejdziemy do tego, przez kogo. Z tego co wiemy, w tej chwili jego sytuacja jest już stabilna i on raczej na pewno przeżyje te, ten zamach. Jednak sytuacja po drodze była krytyczna. Mieliśmy doniesienia o tym, że kule uszkodziły kilka różnych ważnych organów jednocześnie. I że sytuacja faktycznie dla życia premiera Fico była groźna. Oczywiście nie muszę chyba Państwu mówić, że osobiście uważam Fico za osobę o poglądach nieodpowiadających moim poglądom. Jeśli ja byłbym słowackim politykiem, byłbym w opozycji wobec premiera Fico. Jednocześnie tego typu akty przemocy politycznej. No, nigdy nie mogą się wiązać z jakimiś pochwałami czy stwierdzeniem dobrze mu, tak. Nie, jeśli ktoś ma poglądy, które ja uważam za szkodliwe, trzeba z nim dyskutować i wygrywać z nim w demokratycznym wyścigu. Jeśli ktoś jest po prostu. Szkodnikiem albo szkodnikiem na usługach obcego mocarstwa, to jest zadanie dla kontrwywiadu, dla sądownictwa, dla służb, żeby zebrać dowody na to, że taki człowiek złamał prawo i no, w ten sposób powinno być to rozgrywane w cywilizowanym świecie, a chcemy w takim żyć. Natomiast, oczywiście, padają pytania o to, kto, jak i dlaczego. Strzelał ten człowiek, Juraj. Cintula, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko. I tutaj hmm, dziennikarz śledczy y, Sablo Spanyi, tu znowu mogę źle wymawiać, pisze, że ten człowiek jest znany jako pisarz i jest blisko związany z paramilitarną grupą y, z Słowaccy Bracia, których... Lider był szkolony przez byłych żołnierzy rosyjskiego specnazu i która to grupa ogólnie jest grupą o ideologii prorosyjskiej. Sam zamachowiec stwierdził, że nie zgadza się z polityką Fico. I tutaj powstaje pytanie, które z działań Fico mogły doprowadzić do tego, że ktoś zorganizował tego rodzaju napaść. Przez większość swojej kariery Fico był politykiem, proputinowskim od początku wojny politykiem antyukraińskim chcącym przerwania pomocy potoku pomocy dla Ukrainy Słowacja dopóki on nie wygrał wyborów pomagała Ukrainie kiedy Fico wygrał wybory przestała pomagać natomiast pojawia się także jeszcze jeden wątek w styczniu mniej więcej bieżącego roku zaczęły się pojawiać doniesienia że Fico hmm, nie tyle zmienia stronę, co zmiękcza swoją pozycję. Tutaj widzę przynajmniej dwa możliwe scenariusze: albo był to rodzaj zemsty strony rosyjskiej za to, że Fico zdradził w ich rozumieniu tego słowa. Albo była to prowokacja, żeby pokazać światu, że prorosyjska mniejszość, ludzie, którzy się wypowiadają po stronie właśnie Władimira Putina, to jest prześladowana mniejszość, która broni prawdy, dobra, honoru i wszystkiego, co najlepsze. Rosyjskie trole uwielbiają się przedstawiać w swoich, wypowiedziach jako boj niezależni bojownicy o prawdę przeciwko złemu systemowi anglosaksońskiemu, Anglo przeciwko Amerykanom, Gozdepowi itd. i tak To są ci wszyscy ludzie, którzy węszą dookoła siebie spiski i pokazują jak to Putin walczy tak naprawdę o prawdziwą rodzinę, europejskie wartości itd. No proszę państwa, nie walczy. Ale to jest temat na osobny odcinek. Dalej, ciekawe zmiany kadrowe w Czeczenii. Tutaj dowiadujemy się, że Magomed Daudow, jeden z najważniejszych sojuszników Ramzana Kadyrowa, podał się do dymisji z nieznanych nam przyczyn. On był wcześniej spikerem parlamentu republiki, ale tak naprawdę ta Oficjalna funkcja nie miała tutaj wielkiego znaczenia. On był po prostu prawą ręką kadyrowa, człowiekiem odpowiedzialnym w dużej mierze chociażby za prześladowanie mniejszości homoseksualnej w Czeczeniu. Co będzie teraz robił póki co nie jest to wiadomym. Przejdźmy sobie do komsomolskiej prawdy i tutaj na podstawie tych, tego koncertu życzeń. Z Komsomolki omówmy sobie wizytę Putina w Chinach. Faktycznie inauguracja Putina miała miejsce 7 maja, inauguracja, czyli takie zwieńczenie procesu wyborczego, i pierwsza wizyta zagraniczna to wizyta w Chinach. Zacznijmy może od tego, że była to wizyta ciekawa, ponieważ pojechał tam nie tylko Władimir Putin, ale jak to czasem bywa w relacjach rosyjsko-chińskich, przyjechało tam ze 3 czwarte rosyjskiego rządu. Ogromna część tych um, nowych ministrów, nowych, starych ministrów, bo większość się nie zmieniła, a nawet zupełnie stary minister się tam pojawił. Tutaj zobaczcie, kto siedzi obok. Władimira Putina, tak, to jest Siergiej Szajgu, już nie minister, ale w Chinach na rozmowach z Xi. Si. Dlaczego tam się pojawił? To jest dobre pytanie, zwłaszcza, że niektórzy rosyjscy komentatorzy, i tutaj znowu powołam się na nazwisko Władimira na twierdzą, że te zmiany kadrowe w Ministerstwie Obrony... Miały miejsce właśnie dlatego, że szykowany był wyjazd do Chin, a Chińczycy, którzy byli proszeni o pomoc i znowu będą proszeni o pomoc, źle patrzą na szajgu, który po prostu te pieniądze, w tym pieniądze chińskie udzielane w ramach różnego rodzaju nieoficjalnych, niejawnych pakietów pomocy, rozkrada. Tak to przedstawia Asieckin. Choć obecność Szaigu na tych rozmowach wydaje się tej wersji przeczyć. Tutaj jednak mamy typowy przypadek ciemnego pokoju i staramy się zrozumieć co się w tym ciemnym pokoju dzieje na podstawie tego jakie dania kelner tam przynosi i jakie dźwięki słychać piętro niżej jednym słowem kompletnie nie wiemy co się tam dzieje zresztą rosyjskie media także nie wiedzą co się tam dzieje dlatego tutaj czytamy nazwano sześć głównych sygnałów które Rosja i Chiny wysłały światu tajne i jawne znaki na spotkaniu Putina i Xi Jinpinga czyli tutaj faktycznie oni też mówią o znakach o sygnałach o tym co gdzieś tam przecieka Nazwałem to koncertem życzeń, bo faktycznie tutaj konsumowska prawda przedstawia maksymalnie pozytywny obraz sytuacji. Oni przedstawiają tę sytuację tak, jakby Rosja i Chiny były jedną drużyną, która po prostu działa wspólnie w taki sposób, żeby Rosji to wyszło jak najlepiej. Zupełnie tak, jakby interesy rosyjskie były interesami chińskimi. I tu mam z tym duży problem, żeby faktycznie przyznać, że Komsomolska prawda mówi z sensem, ponieważ interesy rosyjskie i interesy chińskie są tylko w niektórych dość nielicznych w gruncie rzeczy punktach zbieżne w wielu innych chińskie interesy są zupełnie osobne a w jeszcze innych są otwarcie sprzeczne są to na przykład takie interesy jak handel Surowcami. Oczywiście Rosja chce sprzedać je Chinom, a Chiny chcą je kupić. Natomiast zupełnie sprzeczne są tu interesy związane z ceną za te surowce. Chiny chcą kupować jak najtaniej, Rosja chciałaby sprzedawać jak najdrożej, ale wie, że nie może. Tutaj właśnie czytamy, że jednym z sygnałów był ogromny skład delegacji. Czytamy, że w zasadzie była to nie wizyta Putina, a wspólne posiedzenie dwóch rządów. Można tak to określić, choć jeśli byśmy chcieli być złośliwi i mielibyśmy dokładnie takie same podstawy, moglibyśmy stwierdzić, że cały rząd rosyjski przyjechał złożyć raport Chińczykom, ale nie wiemy, czy było to wspólne posiedzenie partnerów, czy było to składanie rozliczenia z działalności. Poddanych wobec swoich, nazwijmy to, przełożonych. I tutaj czytamy dalej. A jaki sygnał został wysłany w gospodarce? Przecież prawie 80% płatności pomiędzy Chinami i Federacją Rosyjską jest w tej chwili zablokowanych ze względu na zagrożenie amerykańskimi sankcjami i nawet się obrót towarowy zmniejszył. Jaki tutaj mamy sygnał? Faktycznie mamy takie doniesienia, i tutaj Komsomolska robi dobrą minę do złej gry. I tutaj przyjechali decydować, rozwiązywać jeden z największych problemów: jak ukryć całą, cały ogromny handel pomiędzy Rosją i y, Chinami od Amerykanów i ich satelitów. To nie będzie łatwe i to, że 80% i ileś tam. Powstrzymano, zablokowano płatności, to jest właśnie ogromny wpływ Ameryki, która się dobiera do pieniędzy. I oni tutaj twierdzą, że na tym spotkaniu Chiny i Rosja będą ukrywać te transakcje i ten ogromny handel. I tutaj chciałem Państwu coś pokazać. Te dane nie są aktualne w pełni, to jest rok 2022. Tutaj przesunę to jest eksport. Chiński z podziałem na kraje, oczywiście tutaj mogło dojść w ciągu tych dwóch lat do pewnych przetasowań i ten eksport do Rosji się trochę zwiększył w ostatnim czasie, jak wiemy. Ale tutaj zobaczcie, gdzie jest w ogóle Rosja, czy umiecie ją znaleźć. Rosja jest tutaj i to jest chiński eksport 2%. Jeśli on by urósł o połowę, załóżmy, że aż tak przez te dwa lata, no to byłyby 3% to byłoby 3%, Stany Zjednoczone niemal 15%, tutaj to fioletowe to jest Unia Europejska w prawie w całości, to jest ogólnie Europa, więc stąd tutaj Rosja tam gdzieś jest, Białoruś, jest Ukraina 0,18%, gdzieś tu była też Białoruś, ale w większości to jest po prostu Unia Europejska, cały ten prostokąt. Jest Japonia 5%, Korea Południowa 4%, Brazylia, Meksyk, Kanada. No tutaj widzimy, że interesy chińskie faktycznie są, faktycznie są, byśmy tutaj określili jako globalne i w tych interesach chińskich interesy z Rosją to jest jakiś niewielki wycinek, który jest zdecydowanie nie najważniejszy w tej całej historii. Przejdźmy dalej. Tu jest o planie pokojowym. Treść chińskiego planu pokojowego, czytamy w rzeczy samej, jest prosta. Jego ten plan wspiera większość państw globalnego południa. Nie wiem skąd takie stwierdzenie, kto to potwierdzał i kiedy. Po prostu trzeba zatrzymać działania bojowe i potem rozpocząć rozmowy. Czyli jest to plan zamrożenia konfliktu, i my jesteśmy zwolennikami tego chińskiego planu, ponieważ chcemy pogrzebać formułę Zelenskiego i inne zachodnie plany związane z rosyjską kapitulacją. Faktycznie, proszę Państwa, formuła Zelenskiego polega na tym, że rosyjskie wojska pakują się i zabierają z ukraińskich terenów. Plan chiński polega na tym, że okupacja się przedłuża. W gruncie rzeczy można stwierdzić, że oba te plany są planami kapitulacji. Jeden z tych planów jest planem kapitulacji napastnika, drugi jest planem kapitulacji obrońcy. W obu przypadkach i obie strony twierdzą, że plan przeciwnika jest bez sensu, bo nie jest trwałym planem pokoju. Dokładnie tutaj to czytamy. Jest jeden detal, jeden szczegół. Putin jasno zaznaczył, że my chcemy pokoju, ale nie chcemy tak, żeby zamiast pokoju było tylko zawieszenie broni na rok, a w tym czasie, żeby nie y, naładowali ukraińskiej armii uzbrojeniem, a jeszcze mogą dać im i broń jądrową. I wtedy rozpocznie się ogromna wojna. Oto takiego nam nie potrzeba. Argumentacja naszej strony, w tym moja prywatna argumentacja, ja się z tym zgadzam, jest taka, że jeśli Rosja nie zostanie jawnie pokonana, powstrzymana, jeśli nie wycofa się z terenów, które nieprawnie sobie zabrała siłą, to będzie to oznaczało ośmielenie i samej Rosji i pozostałych dyktatorów do dalszych działań. Będzie to osłabienie Ukrainy, będzie to moment, w którym Rosja otrzyma władzę nad terenami okupowanymi w tym nad ludnością. Przypomnę, że jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny Rosja zaczęła siłą mobilizować ludność tak zwanych DNR i LNR. W przyszłości może to samo robić z ludnością w Zaporożu, na Hersenszczyźnie i rozpocząć kolejny atak. Dlaczego uważam, że Rosja może rozpocząć kolejną wojnę? Bo rozpoczęła już dwie w roku 2014 i 2022. Ukraina nie zaczęła ani jednej. Dlaczego odzyskanie przez Ukrainę terenów Legalnie przez nią posiadanych, miałoby według Putina doprowadzić do nowej wojny? Nie rozumiem. Jak on sobie to wyobraża? Czy on wyobraża sobie, że Ukraina pójdzie na kurs i będzie chciała zdobyć Moskwę? Jest to scenariusz rzeczywiście absurdalny. No ale czego się spodziewać po szaleńcu? Dalej. Potrzebne są gwarancje, że nie zacznie się kolejna wojna, a to znaczy, że powinna być zrealizowana demilitaryzacja Ukrainy i jej denazyfikacja i zakończenie nacisków na Rosjan, w sensie etnicznych Rosjan w Ukrainie. Proszę Państwa, no demilitaryzacja ofiary napaści jest otwartym zachęceniem, by Agresor napadł po raz trzeci. Nie wiem, nie mam pojęcia, w jaki sposób demilitaryzacja ofiary ma doprowadzić do długotrwałego pokoju. I tutaj czytamy, że Chiny chcą, właśnie według Rosjan, doprowadzić do takiego scenariusza, bo stwierdziły, że plany pokojowe powinny bazować na y, braniu pod uwagę bezpieczeństwa obu stron. Co Rosyjski dziennikarz zinterpretował tak, że Chiny chcą zdemilitaryzować Ukrainę. Nie jestem pewien, czy jest to właściwa interpretacja. I dalej, proszę Państwa, tutaj oczywiście czytamy o tym, że Chiny będą budować razem z Rosją nowy, niezależny od Europy i od Stanów Zjednoczonych system rozliczeń, system handlu i tak Czyli przypomnę ten wykres. Chiny, które wysyłają przyjmijmy, przyjmijmy 3% swojego eksportu, tutaj dwa lata temu były to 2, 2%, przyjmijmy, że teraz to jest 3%, nawet niech stracę 4% i one będą z Rosją w ramach tych 4% budować nowe systemy rozliczeń i oczywiście Rosja marzy o tym, że Połączą się tutaj wszystkie kraje globalnego południa, wszystkie państwa arabskie, wszystkie państwa afrykańskie, i razem stworzą system niezależny od amerykańskiego i od m, europejskiego. Proszę Państwa, istnieje coś takiego jak BRICS. Tam są Indie, Chiny, Rosja, Brazylia, Iran, nawet ostatnio nawet przyjmowali nowe państwa do tego stowarzyszenia. To istnieje od lat. Co stało na przeszkodzie, żeby przez te lata tworzyć taki system, który byłby może szybszy, może lepszy, może uczciwszy, może bezpieczniejszy, nic nie stało na przeszkodzie. Nikt nic z tym nie zrobił. Nie powstał taki system. Czemu teraz ma powstać? Nie rozumiem. Dodam tylko, proszę Państwa, że na przykład problemem może być to, że dwaj główni gracze w tym układzie to są Chiny i Indie. Oni się nie cierpią, nie trawią się, ich żołnierze na granicy regularnie biją się pałkami, obrzucają kamieniami i szukają sposobów, jak się zabezpieczyć jedni i drudzy przed otwartą wojną. Jak to ma działać? Mnie nie pytajcie, ja nie wiem. Przejdźmy do naszego wsparcia. Standardowo, proszę Państwa, namawiam do wsparcia pułku Kalinowskiego, i przy okazji. Oczywiście tutaj nie mogę mówić zbyt wiele o sytuacji. Wiem, gdzie oni się biją, wiem, że robią dobrą robotę. Natomiast są doniesienia o stratach. Ten żołnierz, a ten piesek, który służył, zginął w trakcie walk, ale to, co zrobił, uratowało dwóch żołnierzy, którzy zamiast zginąć, byli tylko ranni. Myślę, że takie straty. Wśród zwierzaków bolą tak samo mocno, jak i wśród ludzi. Przejdźmy do wydarzeń na linii frontu, proszę Państwa. Tutaj, jeśli chodzi o główną, ostatnio medialnie oś działalności rosyjskiej, to tutaj oczywiście mamy miasto Wowczansk. Ono jest bombardowane i niszczone. Częściowo już Rosjanie weszli na teren. Wowczanska to jest niewielkie miasteczko. Przed wojną około 17 tysięcy ludzi. Mamy doniesienia niestety o tym, że byli tam cywile, którzy albo nie udało się ich ewakuować, albo nie chcieli być ewakuowani, którzy zostali wzięci do rosyjskiej niewoli i mamy doniesienia, że część z nich została zabita. Wówczas cały czas się broni, chociaż była tutaj swojego rodzaju operacja flagowtyku, to znaczy Rosjanie zrobili sobie zdjęcie pod... Taką stellą wjazdową, czy tak zwanym witaczem, na wjeździe do Wowczanska, ale to nie znaczy, że miasto zajęli. Zmiany na tym fragmencie linii frontu są dość niewielkie. Tu jest 13, 15, 16. Póki co. Wszystkie sygnały tam z terenów mówią o tym, że sytuacja się ustabilizowała. Rosjanie oczywiście jeszcze mają rezerwy, próbują rzucać siły pancerne na Wowczansk, więc zaczęły się pojawiać straty w siłach pancernych rosyjskich na kierunku Wowczanskim. Nie wygląda to w tej chwili, jakby w tej okolicy miało dojść do jakiegoś poważnego przełamania. Natomiast polski analityk Tomasz Fit pisze, że Rosjan widziano w okolicach wsi Lipcy. Oni są tutaj zaznaczeni w tym miejscu, a dotrzeć mieli aż tutaj w teorii. To może faktycznie świadczyć o tym, że obrona tutaj ukraińska ma dziury. To raczej nie był duży szturm, raczej jakieś grupy dywersyjne, ale od miejscowości Lipcy mamy już do Charkowa... Bardzo niedaleko, stamtąd już byłby zasięg ostrzału artyleryjskiego. To byłaby zła informacja, więc czekamy na doniesienia, co się wydarzy tutaj. Natomiast w Wowczansku były w ostatnim czasie ukraińskie operacje kontrofensywne, oczywiście na skalę taktyczną, możliwe, że także tutaj w lipcach się to wydarzy. Póki co w regionie Sumskim nie widzimy, by Rosjanie przeszli do natarcia, chociaż to w najbliższym czasie może się w teorii wydarzyć. Sumy to jest miasto w tym miejscu, zaznaczam to kursorem. Więc mówimy tutaj o mniej więcej tych fragmentach granicy. Tutaj może dojść do kolejnego rosyjskiego natarcia w najbliższym czasie, choć nie musi. Możliwe, że Rosjanie stwierdzą, że atak na Charkowszczyźnie im się nie udał, więc nie będą tutaj także próbować. Zobaczymy. Jeśli chodzi o kierunek kupianski, tutaj mamy niewielkie przesunięcia rosyjskie. To są chyba największe w ostatnich dniach przesunięcia wszędzie, gdzie byśmy nie popatrzyli. Tutaj mamy czas i Znowu możemy popatrzeć, widzicie tutaj przy kaleniwce od 13 jest pewne taktyczne rosyjskie przesunięcie, natomiast, natomiast sytuacja w około czas w ostatnich przynajmniej dwóch tygodniach się po prostu nie zmienia. Tutaj Rosjanie nie widzimy, żeby wykorzystali zamieszanie wywołane atakami na Wowczansk w Charkowszczyźnie, żeby... Przepchnąć się na tym kierunku gdziekolwiek dalej. Także, proszę Państwa, w okolicach Afdziewki przesunięcia taktyczne tutaj, w okolicach Keramiku niewielkie zmiany terytorialne więc w zasadzie jeszcze na Rabotynę mamy kolejne podobne zmiany, ale to jest znowu o, od 12. No to są setki metrów co najwyżej. Więc widzimy, że front pomimo rosyjskiej próby przełamania sytuacji, otwarcia nowego kierunku, rozproszenia sił ukraińskich, no nie wykorzystał póki co tej okazji, więc prawdopodobnie już jej nie wykorzysta w tym rozdaniu. Możliwe, że jeszcze gdzieś dojdzie oczywiście do przełamania. Że jednej ze stron w którymś miejscu sił braknie do obrony, ale to jest możliwe w dowolnej sytuacji w każdego dnia. Natomiast tu trzeba też zwrócić uwagę na to, że Rosjanie prowadzą działania ofensywne, a z definicji, z doświadczeń wojskowych zebranych w wielu wojnach wiemy, że do ofensywy potrzeba więcej sił niż do obrony. Więc tutaj bardzo możliwe, że Rosjanie musieli Zużyć więcej swoich sił i środków na to, by atakować na osi, na Charków, niż Ukraińcy, żeby się tam bronić. Więc pytanie, czy ten zamysł na pewno miał sens, pozostaje otwarte. Wciąż nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Tutaj mamy Tomasza Fita, który pokazuje dowody na to, że coś się dzieje w Lipcjach. Więc no, tyle mamy na ten temat. Tutaj jest geolokalizacja, tutaj jest grupa żołnierzy rosyjskich widziana w termowizji. No najprawdopodobniej była to po prostu niewielka grupa, która gdzieś się prześlizgnęła w dziurawej ukraińskiej obronie. Tutaj mamy wspomnianą operację tak zwanego flagowtyku, wowcząsk, wjazdy do miasta. Niewiele z tego wynika. Sam Wowczansk wygląda w ten sposób. W tej chwili to jest kolejne ukraińskie miasteczko. Które jest ścierane przez, przez rosyjską artylerię i lotnictwo z powierzchni ziemi. Kolejne miasto po wojnie, które będzie trzeba odbudowywać od zera albo porzucać. To jest bardzo przykra sytuacja. Zresztą w tej chwili Charków także jest ostrzeliwany tego poranka. Tutaj mamy informację od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, właśnie o jeńcach cywilnych w Wowczansku. Tu z kolei Deep State pokazuje niedokończone linie umocnień na tym kierunku 10 km od granicy. One są. Wyglądają, proszę Państwa, nieźle. Pytanie, z kiedy jest to zdjęcie i czy na pewno aktualne. Deep State twierdzi, że tak. Nie mam powodu twierdzić, że Deep State kłamie, to wiarygodny projekt. Na jego mapach operujemy od początku wojny i tu faktycznie widzimy chociażby te prefabrykaty betonowe, które są po prostu porzucone gdzieś tutaj na łące. One powinny być prawdopodobnie wkopane w ziemię. Dalej, tutaj mamy doniesienia od GenSztabu Ukrainy, o tym wam mówiłem, o działaniach kontrofensywnych w Wowczansku. I jeszcze ciekawostka techniczna, proszę Państwa, to są lotnicze bomby zapalające, które są zrzucane z dronów typu Baba Jaga ostatnio. Faktycznie mieliśmy takie materiały wideo, na których na przykład rosyjskie ziemianki, takie poważniejsze okopy z zadaszeniami po prostu płoną. Prawdopodobnie w wyniku ataków takimi bombami. Drony typu Baba Yaga są produkowane w Ukrainie już masowo. To są duże koptery o dużym udźwigu. Wcześniej niejednokrotnie widzieliśmy jak zrzucają miny, w tym miny przeciwpancerne dużych rozmiarów jako bomby lotnicze, dronowe. Teraz widzimy, że wykorzystują także bomby zapalające lotnicze. Oczywiście to nie są duże bomby lotnicze, niemniej jak na drona tego typu, jest to bardzo poważny ładunek. Dalej, proszę Państwa, mamy tutaj wyniki ukraińskich ustaleń związanych z ich firmą naftową Ukrydnafta i są niezadowoleni z tego, że Ukrydnafta zaniedbuje i nie wychodzi jej z zwiększanie produkcji ropy i produktów ropopochodnych wewnętrznie w Ukrainie, zwiększają import spoza Ukrainy, w tym, jak się okazało, kupują paliwo też od obłożonej sankcjami firmy rosyjskiego miliardera czeczeńskiego pochodzenia, co faktycznie jest sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. Źle, że się działo, dobrze, że wyszło na jaw. Tu mamy reklamę od kanału telegramowego tej rosyjskiego, dobrze nam zresztą znanego. Przeczytam wam ten nagłówek legendarny UHS FSB, czyli legendarny obcinacz uszu FSB. To jest, proszę państwa, nóż, który faktycznie taki lub bardzo podobny nóż był widoczny w rękach funkcjonariusza rosyjskiego. Który właśnie tym bądź podobnym nożem obcinał ucho człowiekowi podejrzewanemu o przeprowadzenie zamachu pod Moskwą w kroku City Hall. To była tortura na podejrzanym. Zresztą w momencie zatrzymania, nawet nie w celi, nawet, nawet jak na tortury, to była Paskudna tortura, proszę Państwa, i oni tutaj wykorzystują to do reklamy. Patrzcie, możecie sobie taki nóż kupić. No, jest to, proszę Państwa, wyjątkowo, prawdę mówiąc, obrzydliwe. Tak, żebyśmy mieli świadomość, z kim się tu bijemy. A tutaj jest ten zgubiony. Nie, to nie jest to. Pamiętacie, mieliśmy zgubiony wpis od partyzantów z też, ale to nie jest to. Mniejsza z tym. Tutaj informacje o tym, że w Charkowie były przyloty, o tym też już wspominałem i jeszcze proszę Państwa zostawiłem sobie tutaj informacje o tym, że na zachodnich brzegach Krymu były zauważone ukraińskie drony nawodne ostrzeliwane ze śmigłowców rosyjskich, nie wiemy czy którejś z nich nie doleciały. Tutaj sobie zostawiłem te zdjęcia satelitarne, które Państwu pokazywałem jako pliki, żeby nie zapomnieć Wam to podrzucić w formie linku w sekcji źródeł w opisie. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Tym, którzy obejrzeli do końca, szczególnie dziękuję. Dziękuję za to, że wspieracie ze mną różne akcje pomocowe. Oczywiście przypominam, że nie tylko ja jeden pomagam Ukrainie, jest wiele fajnych zrzutek, zbiórek ludzi, którzy pomagają, jest Pogoń Ruska chociażby, w ten weekend będę miał materiały z informacjami jeszcze dodatkowymi o tym, kto pomaga, jak pomaga, co można ciekawego się nauczyć na ich przykładach, więc zachęcam, żeby pomagać nie tylko przeze mnie, szukać, są miejsca, są ludzie, którzy robią świetną robotę. Dziękuję pięknie za uwagę. Jeszcze raz trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.